Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowym Ortopedia, Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń na rząd ruchu. Witam Państwa Piotr Kominiak i mój pacjent, a dzisiaj mój gość Bartosz Jadczyk. Dzień dobry. U Bartosza doszło jakiś czas temu do uszkodzenia łąkotki bocznej, co objawiało się zablokowaniem stawu kolanowego, czyli brakiem możliwości wyprostowania kolana. Na początek może powiedz, jak doszło do urazu i czy przed urazem miałeś jakiekolwiek objawy, że coś z tym kolanem jest nie tak? No, Kolano mi się zablokowało, a wcześniej miałem też kilkakrotnie e, zablokowane. A co to znaczy, zablokowane jeszcze? Jak to odczuwałeś? Czyli czego nie mogłeś zrobić? Mogłem wyprostować. Do ok, końca. czyli zginęłeś kolano i ona się nie, tak. Było, nie prostowało. Okay? Tak, tylko do, do wcześniej było tak, że mogłem sobie sam je wyprostować. Ok. Tam tam przeskoczyło coś i później już było ok. Natomiast no, ostatnim razem. Już nie mogłem wyprostować. Czyli zgięło się i nie dało się tak. wyprostować. Czyli podsumowując, tak naprawdę straciłeś funkcję kolana, nie byłeś w stanie chodzić bez, bez kul, tak? Dobrze pamiętam? No, to dokładnie tak. Funkcja no. była zerowa, tak? bo okay. nie mogłem wyprostować nogi, więc no w, w doraźnie ratowało mnie to, że kule tak. Okej. Okay. Po zabiegu została wykonana diagnostyka obrazowa, czyli rezonans magnetyczny, który potwierdził diagnozę, czyli uszkodzenie łąkotki bocznej. Zostałeś zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. W jakim czasie od urazu odbył się zabieg? Zabieg się odbył bardzo szybko, tak po kilku w zasadzie dniach. I to jest dość ważne. Jeżeli chodzi o blok kolana, to ten zabieg powinniśmy wykonać w miarę szybko, ponieważ do bloku kolana dochodzi dlatego, że łąkotka przemieszcza się w miejsce, gdzie jej być nie powinno i blokuje ruch w kolanie. W czasie zabiegu łąkotka została zeszyta, czyli można powiedzieć, naprawiona. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jest takie powiedzenie, że łąkotka boczna jest najważniejszą strukturą w stawie kolanowym. Brak łąkotki bocznej doprowadza do bardzo szybkiego zużycia się stawu, czyli rozwinięcia zmian, zmian zwyrodnieniowych. A dochodzi do tego dlatego, że od strony bocznej i kość piszczelowa i udowa są wypukłe i łąkotka wypełnia te wolne przestrzenie pomiędzy udem a piszczelą. Jak jej nie ma, to dochodzi do bardzo dużych przeciążeń. I, i, I kolano tak naprawdę w krótkim czasie ulega zniszczeniu, czyli zmianom zwyrodnieniowym. A jak wyglądała rehabilitacja? Czy ty jeszcze w trakcie rehabilitacji czy już skończyłeś? Teraz już skończyłem. Trwała około w zasadzie no, dwóch-trzech miesięcy, ale zaczęła się praktycznie znowu kilka dni po, po zabiegu operacyjnym. I z jaką częstotliwością przychodziłeś na rehabilitację? Dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu. Oprócz tego miałeś jakieś zadania domowe do wykonywania? Tak. Rehabilitantka od razu zleciła też zadania domowe. Miałem trzy razy dziennie wykonywać te zalecone ćwiczenia. Okej, okay, to też jest wa wa warto podkreślić, że po tego typu zabiegu nie osiągniemy sukcesu, jeżeli pacjent nie będzie się rehabilitował. Czyli zaangażowanie pacjenta w całym procesie jest tutaj bardzo ważne. Dobrze, a możesz nam zadać trochę takie nietypowe pytanie. A możesz nam zdradzić, ile masz lat? 49. I tutaj jest kolejny wątek naszej rozmowy, który chciałem podkreślić. Było jakieś takie powiedzenie, że od pewnego wieku tam te, te granice się przesuwały, ale już plus 40, plus 45 uszkodzonych łąkotek nie ma sensu naprawiać. I tak naprawdę wiek metrykalny nie jest ważny, tylko jest ważny wiek biologiczny, oczekiwania i, i ogólnie stan pacjenta, a także rodzaj uszkodzenia. Są takie uszkodzenia, które nawet u pacjentów w wieku lat 60 warto zszyć, Ponieważ, tak jak już wspomniałem wcześniej, brak tej łąkotki powoduje, że w krótkim czasie pacjent tak naprawdę musi mieć wykonaną endoprotezoplastykę. A jakie sporty lubisz uprawiać? Sporty siłowe. Sporty siłowe. Ale też kiedyś słyszałem, że trochę uprawiaj sporty walki. Tak, do brazylijskiego ale Teraz mam przerwę taką krótką, ale chcę wrócić. <gry> Czyli chcesz wrócić? Czyli jakby wierzysz w to, że na, ta operacja, albo, albo inaczej, czujesz, że kolano jest coraz sprawniejsze i że będziesz w stanie wrócić do tego typu sportów? E, no tak, zdecydowanie jest. Ja w ogóle nie odczuwałem jakichkolwiek problemów z tym kolanem e, teraz, a jeszcze tak naprawdę się jeszcze bardziej zmobilizowałem do, e, do ćwiczeń fizycznych. Czyli tak, jakby trochę. W, miałem przerwę, w, a teraz jakby no, więcej w, ruszam, działam, więc jakby tutaj to też zadziałało e, paradoksalnie na, na plus. Okej, okay, czy uraz i rehabilitacja zmobilizowały cię do, tak. do, do intensywnych ćwiczeń? Okej, okay, co może na, na, na koniec sam możesz podsumować cały proces leczenia w kilku słowach? Ja jestem bardzo zadowolony generalnie, bo to bardzo sprawnie wszystko poszło. W, na początku był właśnie zaraz po urazie był rezonans, postawiona diag diagnoza, bardzo szybko zabieg był przeprowadzony, bo e, no nie musiałem też czekać, a byłem wyłączony z ruchu. E, sam zabieg operacyjny też e, kojarzę bardzo dobrze. W, e, Poszedł bardzo sprawnie, bezboleśnie. Tylko samego dnia chyba nawet wieczorem do domu poszedłeś czy zostałeś Tak, tak, tak. Czyli nawet... w, tak. W, w, jakby w warunkach też takich no, bardzo komfortowych w klinice. No i później zacząłem tą rehabilitację. No, tak jak powiedziałeś, to faktycznie ja się tutaj bardzo mocno do tego przykładałem. Miałem, miałem świadomość, że to jest konieczne. Dzisiaj się czuję w pełni sił, komfortowo. Także no, ja uważam, że to tak skończyło się pełnym sukcesem. Okej, okay. dziękuję bardzo za uwagę. <duszel> dziękuję.